Witamy Państwa, mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Tu Tomasz Smokowski, a obok mnie zasiada Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Radomiak Radom gra z Puszczą Niepołomice. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Czas na ustawienie Radomiaka. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest. Popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Takim składem zaczyna Puszcza Niepołomice. Zapewne jak zwykle skupią się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Zmasowana obrona to ich styl gry i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Dobrze wykonana potrafi skutecznie uprzykrzyć życie najlepszym zespołom. Jak się nie ma czym postraszyć, to jest to całkiem rozsądne rozwiązanie, zmuszające rywala do większej aktywności i niekiedy do popełnienia błędów. Bomba w górę. Gramy. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Mateusz Cholewiak. I to tyle z tej akcji. Rafał Wolski. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Podanie dociera do Wolskiego. Fani chcą oddania strzału. Bramkarz wypiąskował piłkę. Piłka poza boiskiem, będziemy mieli rzut rożny. Z rożnego w okolice jedenastki i mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy, jak to rozegrali. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Abramowicz. Puszcza Niepołomice w natarciu. Jak to rozegrają? Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Może coś być z tego podania. Rozgląda się za możliwością dobrego zagrania. Znakomita interwencja. Znakomita.
Stanie górą i zrobiło się ciekawie. I kolejny gol! Mamy remis! Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Piłka, jak widzimy raz jeszcze, przelobowała obrońcę, który mógł ustawić się lepiej. No i nic dziwnego, że się nie myli z takiej odległości, ciężko jest nie trafić. I mamy remis. 1-1. Rafał Wolski. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. I na razie zagrożenie wrzutką odroczone. Z tego może coś być. Abramowicz. Traci teraz piłkę, puszcza. Rafał Wolski. Udane wejście w przeciwnika. Wolski. Rafał Wolski. Przy piłce puszcza. Na dobieg górą z wyczuciem. I chorągiewka w górze. Ta akcja nie będzie miała dalszego ciągu. A szkoda, bo dobrze się zapowiadała. Trzeba pochwalić samo podanie. Pod tym względem nie można mówić o błędzie. Tym razem zawiódł pośpiech. Zbyt ochocze było to wyjście na pozycję. Nieudane podanie i przechwyt. Przy piłce Jan Grzesik. No i po zagrożeniu dobry odbiór. No i rozpoczną teraz z narożnika boiska. Głęboko w pole karne zagrywa. Uwaga, piłka wciąż w niebezpiecznej strefie. Brzydki fragment. Żadna z drużyn nie potrafi utrzymać się przy piłce. Cholewiak. Co wymyśli w tej sytuacji? Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Uwaga, nie łapie, nadal groźnie. No i po ataku zagrożenie minęło. Nie do wiary, że to zatrzymał. Ciągle remis, ale tylko dzięki jego umiejętnościom. To chyba tchnęło w drużynę nowe siły. Popatrzmy. Rafał Wolski. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki.
Abramowicz. I akcja zastopowana. Roberto Alves. Nie traci piłki w tym starciu. Ładnie teraz w ofensywie, mają kilka możliwości rozegrania. Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy, klasa. Ma tam mnóstwo miejsca na skrzydle. No i po ataku, dobra interwencja. Świetne, prostopadłe podanie. Jednak nic z tego nie wyszło. Puszcza, atakuje skrzydłem. Mają miejsce. Teraz może być groźnie. Dośrodkowuje w pole karne. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. I ostatecznie nic z tego nie wyszło. Ależ teraz interwencja bramkarza. Dzięki niemu wciąż mamy remis i wszystko jest tu jeszcze możliwe. Pewnie trzeba będzie znów interweniować, bo rywale naciskają. Abramowicz. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Aut po tym wejściu obrońcy. Rafał Wolski. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. To powinien być gol! No niepewna interwencja! No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Kibice dostrzegają, że ich ulubieńcy notują okres świetnej gry w tym spotkaniu. Od razu więc na trybunach nasila się wrzawa i nadzieja na gol. Tak się powinno stopować ataki rywala. Abramowicz. Co za błąd teraz, stracił piłkę. Jak teraz rozegrają akcję? O, teraz podręcznikowe wejście w niebezpiecznym miejscu. Piłka do Grzesika. Co za popis umiejętności teraz. Co teraz pokaże Rafał Wolski? Oj, co też się teraz stało? Bramka samobójcza. No, reszta drużyny nie jest zadowolona. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze. A zatem mamy wynik 2-1. Roberto Alves. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Jest blok. Akcja przerwana. Umie chronić piłkę. Dobre ma warunki. Nie odda jej za bezcen.
Abramowicz. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Ale nic z tego nie będzie, akcja spaliła na Panewce. No, mnożą się niecelne podania i straty. Bardzo nerwowy okres tego meczu. Z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Roberto Alves. Rafał Wolski. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Ze skrzydła w szesnastkę. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Mają teraz szansę na kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Może coś być z tego podania, ale nic z tego nie będzie. Spalony. Puszcza znajduje przestrzeń na skrzydle. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Abramowicz. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Interwencja na najwyższym światowym poziomie. Mogła być z tego bramka. Zobaczmy, co z tego... Może teraz wyrównać? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Puszcza ma dobrą okazję na wyrównanie po rzucie rożnym. Tym razem szybkie rozegranie. Wybicie i po groźnej akcji. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Rafał Wolski. Wolski. Dawid Szymonowicz. Szymonowicz. Tego może coś być. Teraz może być groźnie. Nie daje sobie odebrać piłki. Co za interwencja! Czy zdoła to wykorzystać? Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Wolski.
Roberto Alves. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Abramowicz. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Nieźle się to zapowiadało, ale ostatecznie ta akcja zostaje przerwana. Powinien do tego dojść. I gol! Puszcza wyrównuje stan spotkania. Wszystko jeszcze jest możliwe. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Po wyrównującym golu mamy 2-2. Rafał Wolski. Roberto Alves. Wolski. Rafał Wolski. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną. Statystyka posiadania i tablica wyników mówią o tym meczu w zasadzie wszystko. Wyrównany mecz połączony z odważną grą do przodu. Dla neutralnego fana ten mecz mógłby się zapewne zakończyć takim wynikiem, bo jest zdecydowanie sprawiedliwy. Ale kibice obu drużyn będą jeszcze tu gardła zdzierać, zagrzewając swoich ulubieńców do walki o wygraną. Może ta akcja zmieni tempo gry? Abramowicz. Mateusz Cholewiak. Podanie do Cholewiaka. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Rafał Wolski. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. I teraz skuteczne wybicie piłki. Podanie do Cholewiaka. Strata piłki. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Zablokowany ten strzał. Cholewiak z piłką. Musi to wykorzystać. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał. A zatem jest teraz 3-2. Wolski. Tak się powinno stopować ataki rywala. Świetnie się teraz zastawia. Widać, że umie to robić. Jest więc decyzja.
Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej 2 minuty. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. I co? I jest żółta kartka. Słuszna decyzja. Niedopuszczalne przekroczenie przepisów i stąd napomnienie. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Cholewiak. Może coś być z tego podania. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Bardzo solidny występ w pierwszej połowie. Pokazuje umiejętności na najwyższym poziomie. Bez żadnych wątpliwości mówimy o piłkarzu, który zrobił różnicę w tej pierwszej połowie dzięki bramkom. Bomba w górę. Gramy. Podanie dociera do Wolskiego. Fani chcą oddania strzału. Bramkarz wypiąskował piłkę. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli rzut rożny. Z rożnego w okolice jedenastki. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. I kolejny gol. Mamy remis. Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Co za popis umiejętności teraz. Oj, co też się teraz stało? Może teraz wyrównać? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Puszcza ma dobrą okazję na wyrównanie. Powinien do tego dojść. I gol! Puszcza wyrównuje stan spotkania. Wszystko jest... Zablokowany ten strzał. Musi to wykorzystać. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczny. I co? I jest żółta. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Jest uderzenie. Nie patyczkuje się teraz. Wybija piłkę. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu.
Rafał Wolski. No, nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że rywal ich przytłoczy. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Abramowicz. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. Teraz Radomiak przechodzi do ataku. Jak będzie tym razem? Co teraz pokaże Rafał Wolski? Traci teraz piłkę, puszcza. Wolski. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Rywale go zamykają. Cholewiak. I teraz mamy przechwyt. Rafał Wolski. Zawodnicy Radomiaka przesuwają grę do przodu. Popatrzmy. Rzut rożny może dać im wyrównanie. Jakże ważny jest ten rożny dla goniących wynik. Czują to kibice, którzy nakręcają teraz żywiołowe wsparcie. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. A zatem strzela. Próbował strzału z pierwszej piłki. To była chyba dobra decyzja, ale koniec końców zbyt mała precyzja. Nie zagroził bramce. Zgodzę się, Tomku, że próbować warto, ale teraz coś zawiodła go koordynacja. Strzały z woleja nie są łatwe. Cóż, może innym razem. Abramowicz, puszczanie połomice w natarciu. Jak to rozegrają? Udało mu się obrać obronę. Popnął teraz piłkę w szesnastkę. No i już po akcji. Mądrze teraz. Dobrze się tutaj zastawia, by zaczekać na wsparcie. Decyduje się na strzał. Znakomita blokada strzału. Cholewiak. Mateusz Cholewiak. Abramowicz. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Wyblok! Ależ to zrobił! I piłka odbita na aut. Roberto Alves ze skrzydła w szesnastkę. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Abramowicz.
Udane wejście, traci piłkę. Podanie dociera do Wolskiego. Co za interwencja! I strata puszczy. Twarde starcie. Tak powinno się zachowywać na boisku. Podchodzą pod pole karne. Jak to rozwiążą? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Ma klej w nogach. Do przeciwnej bramki coraz bliżej. Abramowicz. Cholewiak. Ogrywa piłkę w pole karne. Zatrzymał to. Co za przytomność. Choć nadal przegrywają, cierpliwie konstruują akcję, próbują podejść pod bramkę rywala. Kibice chcą strzału. Będzie strzał, uwaga! Nie daje sobie odebrać piłki. Czy zdoła strzelić? Ależ ważna interwencja! Niewiele brakowało, a ta akcja mogła zakończyć się golem. Spokojnie rozgrywają teraz piłkę między sobą. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Wciąż prowadzi piłkę. Cholewiak z piłką. Mateusz Cholewiak. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Dobrze osłania piłkę. Trudno będzie ją odebrać. Czy otrzyma wsparcie? Piłka szybuje w pole karne. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fach. Cholewiak. Obiecująca wrzutka. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Rafał Wolski. Roberto Alves. Ale podanie nie trafia do adresata. Abramowicz. Cholewiak z piłką. No i po ataku. Dobra interwencja.
Roberto Alves. Coraz bliżej pole karne, żeby się tylko nie nadziali na kontrę. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Podanie do Cholewiaka. Schodzi teraz ze skrzydła do środka. Nie ma gola! Świetna interwencja! Puszcza teraz przy piłce. Cholewiak z piłką. O, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Abramowicz. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Roberto Alves. Dobra obrona, bez faulu, nie ma gwizdka. Myślę, że to dobra decyzja, może trochę ryzykowne zagranie, ale to nie zmienia faktu, że według mnie było czysto. Nie przepadam za aptekarskim sędziowaniem. Wymieniają teraz sobie podania na własnej połowie. Grają na czas. Mateusz Cholewiak. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Czas upływa nieubłaganie. Wiedzą o tym piłkarze, wiedzą też kibice. Gromkim dopingiem domagając się wyrównującej bramki. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki, ale spokojnie przygotowują ten atak. Doskonale się ustawił. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Puszczanie połomice w natarciu. Jak to rozegrają? Udało mu się ograć obronę. Czy mu się uda? Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. Popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo! I po tej bramce jest 4-2. Tak się powinno stopować ataki rywala. Tak należy bronić do... Faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Dalej szansa! No proszę, praca na siłowni nie idzie na marne. Rafał Wolski. I Rafał Wolski!
Mateusz Cholewiak. Cholewiak. Abramowicz. Cholewiak z piłką. Ma teraz dobrą okazję. I to jest kolejna bramka. Całkowicie odbierają drużynie przeciwnej szansę na remis. Spójrzmy na tę piękną bramkę raz jeszcze. Przyjmuje piłkę tyłem do bramki, po czym zręcznie się obraca i strzela. Takie zachowanie wymaga doświadczenia i spokoju. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Wolski. Brawo, dobry odbiór, blisko własnej bramki. Abramowicz. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. Cholewiak. Podanie do Cholewiaka. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Wolski. Roberto Alves. Radomiak traci piłkę. Jest pod presją. Abramowicz. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Ale zagrana, niebezpieczna piłka. Mimo wszystko przejmuje to obrona, choć warto pochwalić za sam pomysł. Cholewiak. Mateusz Cholewiak. Może być ciekawie. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Roberto Alves. Rywale próbują odebrać mu piłkę, ale on sobie z nimi radzi. Próbuje teraz znaleźć miejsce na strzał. Podanie dociera do Wolskiego. Łatwo sobie poradził z tym uderzeniem, ale piłka szła prosto w niego. Dobrze się tutaj ustawił, jednak ten strzał zupełnie nieudany. Nie musiał się wysilać. Abramowicz. Tak, teraz sędzia przerywa grę. Spalony.
No i po ataku zagrożenie minęło. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Puszczanie po łomice, traci piłkę. Francisco Ramos. Odzyskana piłka. Zobaczmy, co dalej. Szymonowicz. Sędzia kończy spotkanie. Drużyna przyjezdna wywalczyła 3 punkty na obcym terenie. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. Z Rożnego w okolice 11. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy, co dalej. Podanie górą i zrobiło się ciekawie. I kolejny gol. Mamy remis. Obie drużyny szybko wzięły się za strzelanie. Co za popis umiejętności teraz. Oj, co też się teraz stało? Może teraz wyrównać? Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Puszcza ma dobrą okazję na wyrównanie. Powinien do tego dojść. I gol! Puszcza wyrównuje stan spotkania. Wszystko jest... Zablokowany ten strzał. Musi to wykorzystać. Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczny. Udało mu się ograć obronę. Czy mu się uda? A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat-tricka, szanowni państwo. Cholewiak z piłką. Ma teraz dobrą okazję. I to jest kolejna bramka. Całkowicie odbierają drużynie przeciwnej szansę na remis.